Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami na temat dwóch dosyć popularnych zapachów marki Escada, czyli Flor del Sol oraz Sorbetto Rosso. Są to takie dwa zapachy, które gdzieś tam docierały do mnie od dłuższego czasu, takie sygnały, że dużo osób ma wrażenie, że te zapachy są do siebie bardzo, bardzo podobne. Uważam, że to wrażenie jest jak najbardziej uzasadnione, natomiast warto byłoby jeszcze to skomentować i się odnieść do kilku tutaj kwestii, które mają miejsce. Zacznę od, ten zapach jest starszy, ten zapach jest nowszy, ale oba te zapachy są u mnie już dosyć długo, w związku z czym gdzieś takie testy porównawcze miałam okazję sobie zrobić dosyć, mam nadzieję i tak myślę, że sumiennie. Zacznę od tego, że przeczytam nuty zapachowe, z jakimi mamy do czynienia w obu przypadkach, a następnie skomentuję to, co ja uważam i jak ja to czuję. Jeśli chodzi o zapach Sorbetto Rosso, to jest ten. Mamy tutaj do czynienia z następującymi nutami zapachowymi. Gruszka, arbus, truskawka, kalon, tangeryna, nuty wodne, sól morska, jabłko, gardenia i róża. Kalon, czyli też właśnie takie nuty morskie. Pralina, piżmo, bursztyn również mamy tutaj, co jest dosyć zaskakujące jak na zapach, który pretenduje do tego, aby być zapachem owocowo-wodno-ozonowym. Ale do tego zaraz wrócimy. Natomiast jeśli chodzi o zapach Flor del Sol, to mamy tutaj do czynienia z grenadyną pomarańczą, tekilą, dalią oraz drzewem sandałowym. Tutaj ta lista jest zdecydowanie krótsza, ale co ciekawe, ten zapach jest intensywniejszy. W obu przypadkach mamy do czynienia z tropikalną owocową słodyczą. Spotkałam się z tym wiele razy, że jeśli chodzi o Sorbetto Rosso, były takie głosy, że był on stawiany często obok cesarzowej od Dolce Gabbana ze względu na obecność arbuza i tego opisu ozonowo, o tym, że jest to kompozycja ozonowo-wodna. Przepraszam za hałasy, jest tutaj nieopodal jakiś mecz, co prawda jest on dosyć daleko, ale jak widać, dobrze go słychać. Natomiast uważam, że jest to bardzo mylne skojarzenie. I jeżeli jesteśmy użytkownikami zapachu Dolce Gabbana cesarzowa i będziemy szukać czegoś podobnego i nasza uwaga zostanie gdzieś tam skierowana w kierunku Sorbetto Rosso, to nie będzie to. Dlatego, że biorąc pod uwagę to, że tutaj mamy do czynienia z bazą zbudowaną na dosyć gęstej, słodkiej tematyce bursztynowo-pralinkowej, troszkę angelowej, no to tutaj nie mam mowy o podobieństwu do cesarzowej. Natomiast w nutach głowy oraz serca faktycznie spotkamy się z takim sorbetowym klimatem. To, co jest tutaj obecne olfaktorycznie najbardziej, to jest arbus, słodka gruszka oraz taka słodka truskawka. Taka słodycz truskawki, jaką znamy właśnie z kosmetyków, z aromatów, z zapachów. No bo umówmy się, że truskawka sama w sobie nie ma takiego słodkiego zapachu. Jeśli ją jemy, po prostu wąchamy owoc, to tak nie jest. Natomiast świat kosmetyków interpretuje to w taki właśnie słodki sposób, temat truskawki. Faktycznie z taką truskawką się tutaj spotkamy i również jest w tym zapachu nuta, właściwie to akord, który kieruje nas właśnie w takie ozonowo-wodne klimaty. To jest też coś, z czym się tutaj jak najbardziej spotkamy. I faktycznie, jeżeli będziemy porównywać ten zapach z innymi owocowymi zapachami, to będziemy wyczuwać to, że ten zapach jest ozonowo-wodny. Natomiast jeżeli będziemy go porównywać z taką już totalnie wodną
cesarzową od Dolce Gabbana, no to ten zapach będzie nam się wydawał bardzo słodki, ciężki i będzie nam się wydawało, że ktoś chciał zrobić coś wodnego, ale się nie udało. Nie, po prostu jest inny zapach. On, przez tego arbuza myślę, że to jest tak porównywane, ale to jest po prostu coś innego. Natomiast Flor del Sol, pomimo tego, że mamy tutaj zupełnie inne nuty zapachowe, jest tutaj mowa o tequili, o takich słodkich drinkach, również tam była pomarańcza, nuta kwiatowa. Zapach jest niezwykle upojny, jest bardzo owocowy, bardzo słodki. Jest tak słodki, że aż kręci się w głowie, w nosie i wszędzie. Po prostu ma w sobie coś niezwykle upojnego. Jest bardzo wakacyjny, zdecydowanie. Oba te zapachy są bardzo wakacyjne. Zresztą wiadomo, to są te limitowane edycje Eskady, które wychodzą po prostu na wakacje, więc ta tematyka gdzieś tutaj zawsze się kręci wokół takich frywolnych, wakacyjnych klimatów. I w tym przypadku, pomimo tego, że zapach jest intensywniejszy od tego, bo faktycznie tak jest, jest słodszy, w pierwszym wrażeniu, to przy takich testach porównawczych można zaobserwować, że to jest takie mylne trochę, dlatego że ten zapach w nutach głowy faktycznie jest taki ozonowo-wodny, ale później jak ta pralinka zaczyna być wyczuwalna, to ten staje się troszeczkę nawet gęstszym zapachem niż ten, który takich ciężkich nut w bazie nie ma. Jest to prawda, co prawda drzewo sandałowe, ale to wiecie, to w ogóle nie, żadnych nut drzewnych tutaj nie będziemy tak bezpośrednio wyczuwać, bo to jest zapach bardzo mocno owocowy. I ta słodycz, która jest zawarta w tym zapachu oraz w tym zapachu, to jest bardzo podobny typ słodyczy. Taki właśnie truskawkowo-owocowy typ słodyczy, który jest bardzo do siebie podobny, i to w jaki sposób jest ujęty tutaj i w jaki sposób jest ujęty tutaj, ja zgadzam się z tym, że faktycznie może to być odbierane w taki sposób, że one są do siebie bardzo podobne i często ten Flor del Sol nazywany jest Sorbetto Rosso Intense. Czyli wiecie, taką intensywniejszą, wieczorową wersją Sorbetto Rosso. Czyli, że to samo, tylko mocniej, intensywniej, bardziej projektująco. Jest w tym dużo, dużo prawdy. Natomiast jeżeli właśnie testujemy oba te zapachy i obserwujemy ich rozwój, no to faktycznie tych niuansów tutaj można więcej zaobserwować i faktycznie te pewne różnice wtedy zaczną się pojawiać. Wyczujemy obecność tej pralinki tutaj w pewnym momencie, wyczujemy taką słodycz z rodzaju gourmand, oczywiście bardzo głęboko ona jest tu ukryta, bo tak jak cały czas powtarzam, jest to zapach ozonowo-wodny, taki jest jego zamysł, zresztą kolorystyka jest też zupełnie inna niż tutaj. Kolorystyka flakonów też często właśnie ma naszą uwagę ukierunkować na pewien właśnie taki efekt olfaktoryczny, jaki producent chciałby osiągnąć w przypadku danej kompozycji. I przy takich testach wyczujemy również, że ta słodycz, która tutaj na początku wydaje się tak niesamowicie intensywna, gęsta, upojna, zrobi się coraz lżejsza, te owoce coraz bardziej ustępują takiej nucie świeższej, zapach nabiera pewnego rodzaju nawet rzeźkości w pewnym momencie i transparentności, której w przypadku tego zapachu ten proces przebiega zupełnie na odwrót. To znaczy zapach jest świeższy i ozonowy, bardziej wodny na początku, natomiast im dłużej go nosimy, robi się coraz bardziej słodszy, ulepny i troszeczkę nas, że tak powiem, osiada na nas właśnie z tą bursztynową bazą. Natomiast ten zapach na początku bardziej mocniej projektujący, intensywniejszy, słodszy, bardziej upojny, robi się coraz świeższy, coraz delikatniejszy i nie ma w nim tych elementów gourmand, które w pewnym momencie tutaj można zauważyć. Ten zapach się robi coraz bardziej transparentny, coraz bardziej owocowy.
Więc takie różnice faktycznie tutaj można zaobserwować podczas takich testów porównawczych, natomiast zgadzam się z tymi osobami, a jest ich mnóstwo, że są one do siebie ostatecznie bardzo podobne i bez skupiania się na tych wszystkich szczegółach, na tych analizach, które ja sobie robię, bo po prostu lubię, to przy takich zwykłych testach po prostu, kiedy czy w perfumerii, czy w ogóle na kimś sprawdzacie, no to będzie Wam się wydawało, że to są prawie te same zapachy. Zresztą najnowszy zapach Escadi, jaki wyszedł, czyli wiśnia mrożona, która była zapachem właśnie na ten rok, takim limitowanym, wakacyjnym, też gdzieś tam cały czas kręci się wokół tej słodkiej, owocowej tematyki, bo testowałam ten zapach i on też mi się bardzo mocno kojarzył z tymi dwoma. Tak jak na przestrzeni lat wychodziły te drinki Escady, one zawsze są takie słodkie. Natomiast z tego co pamiętam, ja nie testowałam wszystkich, bo ich było mnóstwo. Zresztą nawet już nie pamiętam, które testowałam, bo testowałam ich mnóstwo. To na pewno to, co trzeba przyznać, to, że Sorbetto Rosso jest zapachem, który wyróżnia się na tle tych wszystkich drinków Escady, tym, że właśnie jest tutaj uchwycony ten wodno-ozonowy charakter, przynajmniej w jakimś tam początkowym etapie rozwoju kompozycji. Czego w innych tych drinkach Escady nie ma, bo one wszystkie są dosyć gęste i słodkie od samego początku. Natomiast Sorbetto Rosso w tym przypadku faktycznie się pod tym względem wyróżnia i jest to zapach najbardziej moim zdaniem nadający się na ciepłe dni, bo to co powtarzam często w przypadku tych różnych letnich edycji, szczególnie jeżeli Mugler wypuszcza jakiegoś letniego Angela, tak jak było na przestrzeni ostatnich lat, gdzie są tropikalne owoce, jakieś nuty słodkie, wodne, owocowe, kokosowe i tak dalej. One są, to wszystko fajnie brzmi, ale w efekcie olfaktorycznym te zapachy są dosyć ciężkawe. Słodkie, one są kolorowe, one są musujące, elektryzujące i tak dalej, ale one się bardziej nadają na zimę niż na lato. Wiecie o co chodzi? Po prostu są dosyć gęste, są ciężkie, są przytłaczające często. Kupujemy je latem, ale nosimy je zimą. Te wszystkie Angele słodkie, które wychodzą latem, nosimy je zimą. Przynajmniej ja tak robię. Oczywiście noście co chcecie latem, również Angele. Wszystko jedno, tak? Tylko po prostu mówię o pewnym takim wyobrażeniu, jak to faktycznie jest, że ta słodycz owocowa, czasami, która właśnie kojarzona jest z latem, często na lato jest dla nas za słodka. Natomiast w przypadku tego konkretnego zapachu, który ma tutaj właśnie tą niebieską mgiełkę, został ten akord ozonowo-wodny na tyle uchwycony, że zapach świetnie się sprawdzi również na bardzo ciepłe dni. Jeśli chodzi o projekcję i trwałość obu tych zapachów, to jest ona bardzo umiarkowana. Jeżeli chcemy nimi pachnieć, to raczej musimy je nosić ze sobą, gdyż nie są to szczególnie trwałe zapachy, co nie oznacza, że nie są w ogóle trwałe, tylko po prostu myślę, że użytkownicy jest to, Escada jest marką mainstreamową, wiecie, też te zapachy nie są jakieś szczególnie drogie. Są one wypuszczane właśnie z takim zamysłem, że mają być one takim letnim dodatkiem niezobowiązującym, poprawiającym nastrój, przyjemniaczkiem, a nie jakimś wielkim zakupem związanym z niesamowicie przemyślaną decyzją i wyborem na całe życie. Tylko po prostu coś takiego for fun. I myślę, że na tym zakończymy. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do komentowania. Dajcie znać, co myślicie o tych zapachach, czy je znacie, czy też uważacie, że są podobne, czy też dostrzegacie te różnice, o których ja mówię. Jestem bardzo ciekawa i jestem ciekawa, jakie inne drinki Escady macie oraz czy testowaliście ten najnowszy z tą mrożoną wisienką w składzie.
Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na mojego Instagrama, wszystko podlinkuję w opisie. Zapraszam na kolejne filmy. Dziękuję za wysłuchanie. Pa, pa.